Cześć, z Rolarz Supermanas w kolejnym filmie, a dziś lecimy sobie z akcją przyklejania płytek, w sumie taki fartuch zrobienia kuchenny nad szafkami z płytek w kształcie cegiełki. Pierwsze co, jak widzicie, zaczynamy od oklejenia, czyli zabezpieczenia sobie tych szafek obecnych, które są. Tu idzie taśma tynkarska, już coś, aparat zgubił ostrość, trudno, dalej będzie trochę lepiej. Oklejam sobie teraz równiutko wszystko przy ścianie, tam zostawiając tam delikatną szparkę. I co dalej, tak? Bo zaraz się zajmę przygotowaniem podłoża. Wcześniej jeszcze, widzicie, gniazdka są odkręcone, tutaj się trochę nasypało, ale to nic się nie stanie z tym. No i przejdźmy właśnie zaraz do podłoża. Zaraz zobaczycie, że będę gruntował. Będzie to gruntowane rozcieńczonym unigruntem z wodą. Właśnie, jakie tu jest podłoże? Tu jest płyta gipsowa kartonowa pomalowana farbą. Lecz właśnie, jaki tu klej będzie i tak dalej. Tu będzie wszystko klejone klejem gotowym z wiaderka dyspresyjnym AdeSilex 22 czy P22 jakoś, tak, zaraz wam jeszcze dla pewności sprawdzę. O co mi chodzi? Dlaczego jest użyty gotowy klej, a nie na przykład cementowy z worka i tak dalej, i tak dalej? Dlatego, że taki cementowy z worka to... Tak, dobrze mówiłem, AdeSilex P22. Cementowy z worka mógłby nie związać elegancko, znaczy... Nie zaleca się generalnie do płytek ceramicznych klejonych właśnie na... No bo jedną powierzchnię mamy chłonną, a drugą nie, tak? Bo płytki nam wchłoną wilgoć, a ta farba nie będzie chłonęła, bo no... Zostanie, tak? No równie dobrze mógłbym to sobie wszystko gruntem szczepnym przelecieć, czyli takim z piaskiem, czyli na przykład Atlas Ultra Grunt, Eco Prime Grip i tego typu produkty. Lecz, że tak powiem, nie miałem tutaj 3 dni roboczych, tylko 2. No więc teraz właśnie sobie wszystko zabezpieczałem, zagruntowałem, żeby wyrównać chłonność podłoża unigruntem rozcieńczonym z wodą. I zaraz zobaczycie, na to pójdzie właśnie już klej dyspresyjny, normalnie, na spokojnie, po 2-4 godzinach, jak grunt wyschnie. O, właśnie. Tak to wygląda, jestem gotowy do przyklejenia płytek. Powierzchnia sobie właśnie wyschła i jednego dnia właśnie rano zagruntowałem, po paru godzinach już mogłem zaczynać kleić płytki. Oczywiście grzebieczek elegancko sobie potem wypełniam miejsce, znaczy płytkę również smaruję, bo tam były takie wgłębienia, niby się nie smaruje, ja zawsze smaruję, zawsze to jest inne wiązanie. I zaraz później, ale jak zobaczycie, też będzie grzebień szedł do góry, nie właśnie w którą stronę nam się podoba, tylko najlepiej do góry, tak żeby po prostu jak dociskałem płytkę, żeby ona miała jak... Znaczy, żeby te powietrze miało jak odejść, bo teraz jak do góry zrobimy, to ma tylko niecałe 10 cm tyle, ile ma płytka, ale jak po długości, to może tak powiem 20 jakby do ucieknięcia, no. Takie to są techniki, tak? Tak ja się, że tak powiem, nauczyłem i... A, no i odnośnie tego kleju też chciałem podziękować Tomkowi z grupy Glazurnik Moje Hobby właśnie za wsparcie techniczne, bo tam trochę właśnie z nim przegadałem ten temat. Sam pewnie bym na to nie wpadł i bym głupi przykleił na klej cementowy. Znaczy ten pewnie też jest, pewnie ma jakąś zawartość z cementu, ale mówimy teraz o kleju cementowym z worka. No, pewnie bym zrobił, może i by trzymało, ale no jak już robić, to robić dobrze, żeby to było w miarę zgodne z tą sztuką budowlaną, tak? Tu jest grzebień 4 mm, ja wszystko tutaj zbieram po zewnątrz, bo kuchnia nie będzie malowana. Wszystko ma tak zostać jak jest, piony zachowane, poziom jest, poziomica słowik jest. I co, no lecimy dalej, wszystko od razu spoiny myjemy, bo te płytki są bardzo chłonne, szybko ta woda odchodzi, tak samo od kleju, później przy płytkach dalej zobaczycie, no piony mamy. Lecimy dalej, wcześniej sobie wyciąłem otwór na gniazdko, ale to później sobie zobaczycie, otwornica 68 chyba mm, czy ileś. Adiamowska, pożyczona od kolegi Marcina, Mardom Płock polecam. No i tak jak widzicie, smaruję sobie do góry i teraz zaraz będę, było widać czy nie było widać, tak, że zdłubuję z płytek taki plastik, to za pomocą takiej szpachelki japonki, bo po prostu jak płytki są w paczce, to między nimi jest takie są skrawki plastiku jakby poprzyklejone tych płytek do szkliwa, ale po prostu one między sobą się nie porysowały, bo z ceramiką to tak jest właśnie, że jak się nie po ze sobą, no poszturcha, poprzeciera, to po prostu ona się zrobi, no się porysuje, tak, będzie ciemna i nie będzie to ładnie wyglądało. A tak to jak widzicie, mam elegancko wyskrobane i mogę lecieć dalej z przyklejaniem płytek bez żadnego problemu.
Dalej ściana na grzebień, do góry, smaruję płytkę i tak dalej, teraz widzicie, wcześniej miałem jeszcze kielnię, teraz sobie wszystko szpachelką zacząłem corać, jakoś tak mi wygodniej było, nie wiem, kielnia coś mi jakoś od ręki odeszło i zostałem przy tej szpachelce. No i co? Dalej kleję, oczywiście poziomica, wszystko po kolei. I tak w sumie, to w sumie były 2 metry kwadratowe, równo 2 metry kwadratowe wyszło razem z tym skosem, ze wszystkim. Tutaj widzicie, trochę podciągam, bo tam z tymi szafkami było zabawy. Zresztą zaraz zobaczycie. Tak. Sekunda, zaraz zobaczycie, że będę musiał jeszcze szafkę właśnie wypoziomować. Dobrze, że te szafki nie były na stałe jeszcze zrobione. Bo jednak okazało się po szafce, że uciekało. O, teraz na nóżkach poregulowałem i udało mi się zrobić poziom tych płytek. No i przed momentem widzieliście docinanie płytek. Były docinane tutaj właśnie pod kątem 45 stopni, czyli tutaj te takie 2 trzecie, 3 czwarte, które jest doklejone od góry. Tu właśnie przy tym skosie, przy tym oknie. Tamto właśnie ściana nie była do końca równa i mimo, że ja starałem się płytki równo, ładnie dociąć, to i tak tam zawsze coś uciekało, bo no ja nie robiłem tego poddasza i tam się nie będę wypowiadał na temat kto i jak to zrobił. Standardowo tutaj oczywiście też na grzebień smaruję płytki i tak dalej. Wszystko sobie tutaj robię. No już tam trochę sobie poza filmem ominąłem. Lecimy oczywiście dalej. Kolejne gniazdko zostało też przedłużone, powycinane. Ja wiem, parę osób też powie, że mogę je przenieść na całą płytkę. Coś tam fuga będzie nie odpowiadała, coś tam. Zostało zrobione tak, jak właściciel chciał. I tak będzie po prostu. Jak wy tak chcecie robić, to róbcie tak u siebie, a każdy tak ma wolny wybór, niech sobie decyduje, jak chce. Jak widzicie, tak samo cały czas wszystko zmywam, no bo potem tego nie domyjemy. Tutaj ostatni kawałek został, parę płyteczek, jeszcze w rogu zostały docinki, które za moment zobaczycie, jak właśnie sobie poprzyklejam tutaj do końca te płyteczki. Nie wiem w sumie, ile poszło tych płytek, koło 200 chyba. Nie no, przesadziłem więcej albo mi. Dobra, nieważne ile płytek poszło, ważne, że ładnie wychodzi. Jak widzicie, od razu u góry zmyłem po prawo klej, bo jak na szybko go zetrzemy, to no właśnie go na ścianie nie będzie widać nigdzie. Jeszcze tutaj poprawiam fugi, bo tam gdzie się porozjeżdżały. I ostatnie 4 płyteczki, 3 będą całe. Czwarty róg został wykruszony za pomocą cęgów. Jak zaraz zobaczycie, no, wykruszony, smaruję drugą stronę i zrobię.
No i tak jak przed chwilą widzieliście, skończyłem docinać ostatnie połówki, już się tam wrogu wkleiłem, stwierdziłem, że nie będę nagrywać i zabrałem się za fugowanie. Jak widzicie, nie fuguję zwykłą paczką, tylko nie wiem, jak to się dokładnie nazywa. To też jest do fugowania ta guma, tylko po prostu na pojedynczej rączce i właśnie o wiele wygodniej jest niż tą paczką, po prostu ją wpychać w te spoiny. Jeszcze została, powiem wam, jedna ta kwestia, tak? No bo dlaczego nie było krzyżyków, dlaczego nie było przesunięcia o pół tych płytek i tak dalej. No dlatego, że jakby były te połówki oryginalne, no to ładnie by to wyglądało na zakończeniach, ale tak jak tu było na środku ściany, że tak powiem, no to już by pięknie nie wyglądało, no i padła decyzja, że tak jak teraz te płytki zostaną. No i co? A co do fug, no to one same się stworzyły, znaczy przy tym formacie tak naprawdę spoina no taka nie jest taka bardzo ważna jak przy formatach płytek no już większych, tak? 30x30, 60x60, no to te ten format, znaczy ten format, o Boże, fuga już musi być zachowana, bo tu fugując te płytki, no to nie było problemu, znaczy fugując, układając, no to sama się spoina tworzyła te 1-2 mm poprzez, no przykładanie do siebie tych płytek, bo nie były idealne. No i tu już przystępuję do zmywania, zwykła gąbka, rolki, wiadro i myjemy. To ja tym myłem właśnie w sumie tak z grubsza, zbliżyłem te spoiny, bo fuga właśnie szybko schła, bo minusem tych właśnie płytek jest, że tak powiem, to, że no, że one szybko odciągają tą wodę, tak? No bo to jest jednak ceramika, to będzie pić, no i na to nie poradzimy, tak? Szmatą od razu też tam jak coś mi skapło, zgarniałem, zaraz powiecie, że dlaczego nie zabezpieczyłem, że upoprałem, ale gdybym to zabezpieczył, ten karton zaraz byłby mokry, a tak to szmata była rozłożona i obyło się bez żadnych tam problemów. Teraz to wszystko mniejszą gąbką sobie domywam, wszystko tam dokładnie wymyłem. Po paru godzinach jak to wyschło, jeszcze wszystko tutaj uszczelniam silikonem. Tu powiem wam, jestem bardzo zadowolony z tego wyciskacza Wolfcrafta. Myślę, że wkrótce będzie o nim film. No i co, silikon z psikałem wodą, miałem go ściągać tą gumką specjalną. Ale jednak pozostałem tradycyjnie przy palcu, tak? No jednak z palca to jest najlepsze. No jeszcze można nam z patyczka lodów i tak dalej. Jednak ja akurat wolę najbardziej z palca. Dobra, dzięki za uwagę, do zobaczenia w innych filmach. Pozdrawiam też, cześć i tak to właśnie wygląda.